Wczoraj jedna z Was, dziękuję bardzo, wysłała mi link do posiedzenia, które było w Michigan, bo teraz chcą w Stanach to tak zrobić, żeby było obowiązkowe do pracy. Kremu teraz tylko troszeczkę chciałam pod oczami zrobić. Ja często robię palcami, no niestety, bo nie lubię gąbką, po prostu nie lubię. Za króla ćwieczka. No, bo Ameryka dla mnie to taki wielki był boom 1800-1900, jak ona tak się szybko rozwijała, wszystko było do przodu. Elo, elo, ja mam na imię Kasia i witam Cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje Cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co, lecimy! Drop you off right here, right? Bye! You're welcome! Chłopaków podrzuciłam na grę. Dawida pierwsza gra. A to jest football. Jest w jego szkole średniej. Pełno samochodów, wydarzenie światowe, narodowe, szkolne. Tak wygląda szkoła, kochani. Bardzo, bardzo, bardzo duża. I na stadionie tam się odbywa właśnie gra. No, także fajne wydarzenie, bardzo ciekawe. Nie mogę tu skręcić. Muszę skręcić na prawo. My jedziemy z powrotem. O, te światła widzicie? Takie tam daleko, daleko bimy. O, zasłoniła już szkoła. A później mama kolegi, bo był z kolegą, ich odbierze i odbierze innych chłopaków. Po raz ich będzie czterech. A pojadą do tego jednego kolegi, którego odebrałam na sleepover, czyli na spanie wieczorne. No. I to by było na tyle. Tak zaczynamy weekendzik w piątek. Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj będę do Was, żebyście mieli filmik już z dzisiaj praktycznie. Podłożyłam sobie już kremu, teraz tylko troszeczkę chciałam pod oczami zrobić. Ja często robię palcami, no niestety, bo nie lubię gąbką, po prostu nie lubię. Wczoraj, jak już widzieliście na początku filmiku, Dawid z kolegą poszedł na pierwszą grę futbolową do szkoły średniej. To było za darmo do ich szkoły. Został tego kolegi na sleepover. Dzisiaj sobie zaprosił parę kolegów również na sleepover. A teraz z kolei on do nas do domu. Dzisiaj chcemy wykorzystać basen, bo będzie bardzo gorąco. Chcemy iść z tymi znajomymi, kolegami wieczorem. James jest w bibliotece. On lubi sobie wyjeżdżać tak właśnie sobota, niedziela do biblioteki. To Wam kiedyś na ten temat mówiłam. Czekajcie, postawię sobie tak, żeby mogła się troszkę podmalować. Tak? Do biblioteki, więc będzie tam prawdopodobnie do 12. Ja zaraz wsiadam w samochód i jadę do Walmartu, bo mam odbiór na Walmart. Odbiór zakupów.
Dobra, jest sobota, to się pomaluje. I co Wam chciałam powiedzieć? Przepraszam, że w ruchu, ale właśnie chcę coś takiego zrobić, bo mi jest szybciej do Was po prostu pogadać przy mojej kawie. A gdzie jest kawa? Na dole zostawiam. Dobra, nieważne. Przy mojej kawie, jak się szykuję. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie w filmiku wczorajszym odnośnie wiecie czego. Nie będziemy tu za dużo tych słów używać. Dlatego, że to jest bardzo ważne wspomnieć o tym i jeszcze raz dopowiem, jeżeli ktoś uważa, że ja komuś coś sugeruję, to powiem tak, w różnych reklamach różni doktorzy, aktorzy mówią Wam wręcz szczepcie się. Ja Wam tego nie mówię, ja po prostu mówię moją opinię, mówię, że zawsze się szczepiłam na wszystko. I ja jestem w fazie obserwacji, bo za dużo jest takich osób, którym no niestety coś się staje. Wiadomo, no, ktoś mi tam zasugerował nie oglądać YouTube'owych filmików. Bardzo dobrze. To jest jeden z takich właśnie filmików, który złączył dane, ale i wiecie, może być podważalne, chociaż ja to sprawdziłam w większości. Ale właśnie wczoraj jedna z Was, dziękuję bardzo, wysłała mi link do posiedzenia, które było w Michigan, bo teraz chcą w Stanach to tak zrobić, żeby było obowiązkowe do pracy. Więc w tym momencie ktoś mi wysłał ten filmik, żeby po prostu mi pokazać, że doktor, to była posiedzenie Sejmu, coś takiego, obrady Sejmu i tam w tym momencie, o, słuchajcie, jednak moje duże lustro, muszę to tak zrobić, córki. No i tam się wypowiadała doktorka i mówiła właśnie o tym, czego ja Wam nie umiałam wytłumaczyć. I ona mówi, że tak samo Afroamerykanie było im powiedziane, że wszystko jest ok, byli testowani chyba na tyfusa czy na syfilis, przepraszam. I niedobrze to się te badania kończyły, a były powiedziane w fazie początkowej, że one są ok. Dlaczego ona właśnie tłumaczy, to nie pomoże osobom, które mają już dwie szczepionki, tylko w zasadzie lepiej przejdą nawet wielokrotnie, statystycznie przechodzą to lepiej osoby. Ten trzeci rodzaj choroby, nie chcę teraz tu używać słowa na W, czy tam wiesz, wiecie, na K, czy na cokolwiek. Więc dlaczego akurat tak to przejdą, ona to wszystko tłumaczy, to jest wszystko po angielsku. Więc zamkniemy ten temat, dziękuję bardzo, proszę również o oglądanie tego filmika, dzielenie się linkiem. No i podawanie po prostu dalej, jeżeli każdy z Was, ja byłam tak, może zauważyliście, kto mnie ogląda regularnie, jak byłam tak przejęta ogólnie, znaczy ogólnie, żeby Wam to powiedzieć i dorzucić to do tego lekkiego lifestyle'owego vloga, że nawet nie wrzuciłam swoich tych malutkich, o, zasubskrybuj, pokazanie, że jestem nadal na Instagramie i gdzie indziej, mam nadzieję, że nie zapomnę w tym filmiku, no po prostu... No, ważne dla mnie było już na wieczór, żeby Wam wrzucić ten filmik, aniżeli żeby się martwić o to, żeby ktoś zasubskrybował. Ja niestety nie jestem nigdzie sponsorowana, nie mam tej drugiej strony, czyli wiecie, tego Patronite na razie. Po prostu jakiekolwiek wsparcie, w sensie, żeby podać dalej filmik, bo to wiadomo, każdy z nas ma znajomych, znajomych, zawsze te zasięgi się większe zrobią na YouTubie i po prostu pozwolą mi mieć więcej subskrybentów, a automatycznie YouTube później to rekomenduje dalej. Dla mnie jest to ważne, bo takie filmiki właśnie, ja wcześniej mówiłam o różnych rzeczach i o tym wiecie, jak przebaczycie mój kanał. Takie filmiki nie są opłacalne, takie filmiki raczej są albo ściągane przez YouTube, albo jest jakoś ograniczane zasięgi. Zależałoby mi na tym, żebyście po prostu podali to dalej albo podlinkowali. Dobra, ja kończę i będziemy gadać za chwilkę. Kubuś z roboty idzie od sąsiada. Zapytałeś się panu, czy wszystko dobrze zrobiłeś? Zrobiłeś mu edging? Zrobiłeś mu edging? Okej, wykąp się z pracy. Ale gorąco dzisiaj. Jezu, ja już nie wiem, jaki będzie rachunek za ochładzanie, bo jest po prostu
Dzisiaj jest chyba 36. Teraz, a jest godzina 9:40 rano. Leave this, we gotta go inside the car. Jadąc po te moje zakupy, chciałam Wam właśnie troszeczkę opowiedzieć, jak dla mnie ogólnie chwycić ten temat, jak dla mnie, czy Ameryka rzeczywiście tak wygląda, jak ją piszą, malują na filmach, czy nie. Dla mnie, moi drodzy, to jest i tak, i nie, dlatego że na pewno jest coś takiego, że macie wyobrażenia jakieś, jak to się mówi, expectations, czyli jakieś wyobrażenia, jakieś, jakiś wizerunek dotyczący czegoś i widzi się na tych, wiecie, filmach różnych, kowbojskich, jak to wygląda. I rzeczywiście tak jest. Są ci farmerzy, nawet i w Illinois, widzi się te takie czerwone stodoły, Amiszów, to jest wszystko tak samo. Na przykład dla mnie zaskoczeniem było, że metropolia to jest tylko w zasadzie Chicago, a nie jest to, nie ma jakichś, wiecie, wysokich budynków tutaj na przedmieściach. Dla mnie zaskoczeniem było również na przykład pogoda. Myślałam, że tu jest po prostu chłodniej, a no i często właśnie mówią ludzie, o, Chicago takie zimne. Jest bardzo zimne, nie wiedziałam, że tu dochodzą, dla mnie to było zaskoczenie, dochodzą temperatury w zimie do minus 30 stopni Celsjusza, ale za to jak jest lato, to lato potrafi być naprawdę bardzo gorące. I mamy właśnie, w tym przypadku mamy coś takiego teraz, że no to lato jest bardzo ładne w tym roku. Generalnie co roku jest, są tam mniej lub więcej, są te lata takie, wiecie, no czasami są lepsze, czasami gorsze, ale generalnie jest lato bardzo gorące, tak co najmniej 2 miesiące jest takiego dobrego gorąca, wiadomo, no nie pod rząd, czasami pod rząd, czasami nie, ale no na przykład jak teraz, teraz w Polsce jest chłodno, a my tu jeszcze mamy, no dzisiaj jest 36 stopni Celsjusza. Spadła kamerka, sorki. 36 stopni Celsjusza, to jest bardzo dużo. Bez klimy nie idzie się wytrzymać. Zresztą ja wiem, jak w Polsce, bo przecież miesiąc temu byłam, to no naprawdę i jeszcze w budynku, w wieżowcu, w bloku, no to nawet czasami takie zwykłe wiatraki nie dają rady. Czego tu oczekiwałam? Oczekiwałam, że ta Ameryka będzie bardziej nowoczesna, a nie jest. Ja zawsze to podkreślam, że mając porównanie 19 lat tutaj mieszkając, a nie przyjeżdżając tylko tak, wiecie, na wakacje i oceniając coś tak powierzchownie, no to jest ta Ameryka taka zawilusia, że tak powiem. Za króla ćwieczka. No, bo Ameryka dla mnie to taki wielki był boom 1800-1900, jak ona tak się szybko rozwijała, wszystko było do przodu. To, co było tutaj, jeszcze w Europie nie było. I nawet jeżeli chodzi o teatr i kina i inne rzeczy, a teraz wszystko jest praktycznie tak samo, tylko że różnica jest taka, że na przykład niektóre rzeczy, tutaj rzeczy są tanie, odzież, samochody są tańsze, nowe, jeżeli chodzi o nowe. Samochody w automacie to jest standard, w zasadzie właśnie na wajchę, jak to się mówi, na biegi, biegówkę, to trzeba czas wielokrotnie więcej dorzucić i są tylko w samochodach sportowych. Naprawdę trzeba się, bo każdy chce automat. Więc to jest normalnie w standardzie. No i też jak patrzę na modę, coraz bardziej widzę, że te nastolatki no tak podobnie starają się, sorki, założę okulary, bo naprawdę mi świeci, starają się tak podobnie trzymać tą modę, ale ta moda jest troszeczkę jeszcze inna jak w Europie, bardziej taka luzacka.
Amerykanie po prostu się nie przejmują tym tak bardzo. Dla nich to jest normalne, że wyjdę sobie, słuchajcie, nawet w piżamie do Walmartu. Tylko, no ja nigdy w piżamie do Walmartu nie wychodzę, chociaż te piżamy takie są fajne, takie, wiecie, czasami welurkowe. Także nikogo to nie dziwi, nikt się na ciebie głupio nie patrzy, nie masz makijażu, to też nie jest problem. Dlatego ja nie mam oporów bycia sobą i nagrywania, pomimo że nagrywam do polskiej publiczności i nagrywania czegoś, no po prostu bez makijażu, bo jestem do tego przyzwyczajona. Jak mówię, super moje powiedzenie, rachunków mi nikt kurde nie płaci. Komuś się nie podoba mój rozwiany włos, przeszkadza, że kłak wystaje w tę, a nie w tę stronę, to się nie ogląda i that's it. I koniec, no. Nie ma, to nie jest żaden mus. Ale wiecie, ja nie muszę być umalowana, nie muszę ten i bardzo dobrze się z tym czuję. Czuję się po prostu swobodnie, naturalnie. Czuję się, jakbym rozmawiała z kumpelą na kawie i przekazywała wam przy okazji jakieś, wydaje mi się, dobre wiadomości. Dobra, ja dojechałam do Walmartu, więc muszę się na chwilkę wyłączyć, bo muszę w aplikacji dać im znać, że przyjechałam i czekam na moje zakupy. Powiesz hi? Nie, nie chcesz powiedzieć hi? O, dzisiaj busy są. Coraz więcej tych stanowisk właśnie, zobaczcie, potworzyli. Ja jestem przy siódemce teraz. No, bo jest duży popyt na takiego typu zakupy. Ja już nie pamiętam, kiedy byłam w środku w Walmartcie, naprawdę. Thank you. Yeah, just closet. Thanks. 5 minutek, jesteśmy załatwieni. Zakupy zrobione i wszystko jest ok. Dobra, jedziemy do domu, chociaż muszę się zapytać, bo Dawid jest teraz na sleepover u kolegi. Dzisiaj chcę mieć innych kolegów, dzisiaj będzie 5 kolegów, oh my gosh. Weźmiemy ich na swimming pool, bo to są ostatnie dni naszego basenu, bo basen jest do Labor Day, czyli dnia pracy. Czyli Labor Day to jest też ruchome święto, to jest pierwszy tydzień, chyba jakiś 5 czy 6 września. Tak. Pytali mi się, czy substytuty akceptuję. Dali mi inną rybę. James lubi robić na grillu fajnego, świeżego łososia, takiego wielkiego, jest bardzo drogi, ale jest naprawdę fajny. Raz na jakiś czas z cytrynką. Lubimy sobie, on go zawsze tak fajnie zrobi, że nie jest suchy, więc na nowym grillku pewno nam fajnie to zrobi. What the heck? No, wyjechała mi z podporządkowanej. No i co? Wracając do tematu, co jeszcze mi, co było inne? O, no na przykład wyobrażałam sobie właśnie, że w tych domach amerykańskich, dużych, to jest bardziej nowocześnie, a nie. Oni mają w ogóle taki inny styl budowy, nie jest to takie ikeowskie, że się tak wyrażę, jak w Polsce. Ale w Polsce z jednej strony ja myślę, że niektórzy ludzie przesadzają tych szafek bez, słuchajcie, nawet drzwiczek, bez jakichś tam, jak to się mówi, naps. Widzicie? Ciągnę i nie wiem, co ciągnę. Bez tych kulek jest naprawdę dużo. Naprawdę czasami te kuchnie u was to wyglądają za bardzo dla mnie tak futurystycznie, aż to nie pasuje do całego domu, bo jak jest dom fajny, kwadratowy, a jak się rąbnie jeszcze ten czerwony dach do tego, to zewnątrz w ogóle nie pasuje. Zewnątrz jest taki pospolity domek, a wchodzi się do środka i jest normalnie, aby się mieszkało w czymś z 2030 roku. Także nie wiem, no czasami to jest dla mnie takie za bardzo zimny taki styl, przerysowany. Potrzeba czasami tych, wiecie, narożniczków, tych szafek takich otwieranych, tradycyjnych, a nie wszystko musi być płaskie, szklane i nie wyglądające nawet jak kuchnia. No ale to wiadomo, każdy ma inny styl. Ja chciałabym z kolei taką bardziej nowoczesną kuchnię, ta jest biała, ale ma szafki, no stare, no po prostu takie amerykańskie, wiecie, z tymi wnękami. No, ale wszystko powolutku. Co jeszcze?
samochody wydają mi się dużo większe i wydaje mi się jakoś tak są. W Polsce jeździ bardzo dużo takich małych samochodów, które nawet jeżeli są czteroosobowe, no to są jakieś takie naprawdę, tam jest malutko miejsca. Tutaj jak jest coś cztero czy pięcioosobowe, to tego miejsca jest dużo więcej. Wiedziałam, że odległości są wielkie w Stanach, ale nie wiedziałam, że aż takie. Na przykład do tego Walmartu to się nazywa krótko i my jedziemy do niego 3 mile. 3 mile to jest około 5,5-6 km. Mówiłam z pamięci, bo tak to bym musiała przemnożyć mniej więcej. To jest tak, aby się jechało, słuchajcie, no dosłownie do drugiego miasta albo z jednego końca na miasta na drugi, jeżeli chodzi o większe miasto. Więc no są to takie rzeczy, które... I my wszystko w ogóle liczymy, nigdy nie wiedziałam, że to tak jest. Tak automatycznie liczymy, to się nie mówi 20 mil, tylko tu się wszystko liczy. Okej. Tu się wszystko, słuchajcie, liczy, no dziecko chce french fries, dobra, kupimy french fries. Tutaj się wszystko liczy w tych, w minutach, na przykład, bo na highwayu, na autostradzie 20 mil, no to ja popykam może 25 minut, może nie, takie 35 km czy coś, no a na przykład, gdzie indziej, jak nie biorę autostrad, no to jedzie się dłużej, więc tutaj wszystko liczy się w czasie, raczej. No, dobra, ja będę się z Wami żegnała, bo nie wiem, czy wyjdzie nie za długi filmik, ale kolejka w McDonaldzie, zobaczcie. Mają naprawdę długą dzisiaj kolejkę. Dwie linie i jeszcze całe zarąbane. Pawełek, będziemy długo stać. No, będziemy długo stać, bo zobacz, tyle samochodów jest. Nie wiem, czy nam się opłaca tak stać, bo kiedy te jedne frytki nam dadzą, to nie wiem. No dobra, trudno. Postoimy. Mama, I want one burger. One burger? Chcesz hamburger? One burger. Hamburgera chciałeś? A fryteczki nie? French fries? No, wszystko by chciał. Śniadanie jadłeś. Kochani, jeżeli zobaczymy, troszkę Wam opowiedziałam o Stanach, troszkę podsumowałam wczoraj. Łapki w górę, subskrypcje, podawajcie dalej. Dzięki bardzo. Bye.